Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Może zacznę od tego, co się działo u mnie, a więc tak, są dzieci mojej siostry. Byliśmy dwa razy w kinie, raz my byli na filmie familijnym Lassie Nowe Przygody. Przyznam się szczerze, że ten film wcale nie odstawał od Lassie Wróć. Bardzo fajny film, dzieci się zainteresowały, były ciekawe, szybko minęło. I polecam jak najbardziej. Nawet Wam pokazywałam w jednym z vlogów, że byłam w kinie, ale że mi ucięło, to tak nie do końca było to pokazane. No i trudno. Byliśmy również drugi raz w kinie, ale moja mama poszła ze siostrą mojego chrześniaka na bajkę Strażniczka Lasu, a my z Wojtkiem, z moim chrześniakiem, poszliśmy na bajkę Żółwie Ninja. Przyznam się szczerze, że bardzo fajna bajka. Mi się bardzo podobało. Było bardzo dużo dzieci, nawet bez rodziców. Bajka dla chłopców i nie tylko, bo ja pamiętam, że jak ja byłam małą dziewczynką, czy tam byłam dzieckiem, to te Żółwia Ninja leciały i w telewizorze, leciały i na kasecie wideo. Więc ja również oglądałam tą bajkę i mi się podobała i byłam dziewczynką i niczym mi to nie przeszkadzało. Ale wydaje mi się, że po prostu ludzie wcześniej oglądali te różne wersje tych bajek i im się to podobało i dlatego tyle osób przyszło do kina i było widać, że ludzie chodzą do kina, bo czasami w tym kinie to takie są pustki, że... Ale jak widać, bajka im się podobała. A skoro już jest córka mojej siostry, no to bawiła się z córką mojej kuzynki, która mieszka tutaj niedaleko i my się odwiedzały. Ona była, ja byłam u niej i te dzieci się tam fajnie bawiły, ale oczywiście nie nagrywałam, bo nie będę nagrywać dzieci, a tym bardziej nie będę nagrywać córki mojej kuzynki. Siedziałyśmy sobie, plotki opowiadałyśmy i też tego po prostu nie nagrywałam, no bo po co. Co do vlogów o pracy, też nie będę wypowiadać się na temat pracy, ponieważ nie chcę się wypowiadać na temat pracy. Na temat pracy na vlogu się nie wypowiada. Jak ktoś już pracuje na przykład na YouTubie, no to sobie może opowiadać o doświadczeniach. Ta praca mu się podobała, ta praca mu się nie podobała, czy by wrócił do tej pracy, czy by nie wrócił do tej pracy. Jakie są tam zalety i minusy danej pracy. Wydaje mi się, że YouTube to nie jest miejsce, żeby opowiadać o takich rzeczach. Na pewno tego tematu tutaj już nie będzie. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo znalazłam moje łyżwo-rolki. Ja lubię jeździć na łyżwo-rolkach, ale już dawno nie jeździłam, bo mój mąż nie umie jeździć na łyżwo-rolkach. Byliśmy raz, potem już nie chciał, ale może go jeszcze kiedyś namówię, żeby spróbował jeszcze raz. Może mu tym razem wyjdzie. Bo wiadomo, na tym nie da się nauczyć za pierwszym razem. A najgorsze jest tak naprawdę te hamowanie. Więc ja Wam w ogóle pokażę, jakie ja mam te łyżwo-rolki. Poczekajcie. Ja mam łyżwo-rolki takie. Ja mam też bardzo dużą nogę. 41. Czasem 42. Więc wiadomo, że te łyżwo-rolki są dużych rozmiarów. Zresztą ja też mam taki lekki na jednej nodze płaskostopie takie. I ja niestety te buty tak trochę ocieram i ja je trochę niszczę, więc jak nie rolki, to buty też po prostu tak mam, że je zdzieram po bokach. I zapraszam Was oczywiście do oglądania kolejnego vloga tego i życzę miłego oglądania. Poza tym ta pogoda też w ogóle nie sprzyjała nagrywaniu. Teraz mówili, że cały weekend będzie słoneczny. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo dzisiaj jest piątek i naprawdę bardzo ładnie świeci. I mam nadzieję, że im się ta pogoda sprawdzi, bo już trochę tego deszczu za dużo. Dzisiaj oczywiście też przychodzi moja kuzynka,
więc też nie będę nagrywać, też będziemy sobie po prostu siedzieć i patrzeć, co dzieci robią. I zapraszam do oglądania. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Czas na śniadanie. Kawa na śniadanie i tutaj mamy tosty z bułek. Czy wy lubicie tosty z bułek? Bo ja bardzo lubię. Czasami jem z chleba tostowego, a czasami jem z bułek. Bo są po prostu świetne i smaczne i są dobre. Zmieniamy internet. Przechodzimy z Fiberionu na Spidernet, bo chcieliśmy szybszy internet, a ten internet jest troszkę tańszy niż ten, więc spakowaliśmy router, kable, zasilacz do tego pudełka, bo w tym pudełku znajdował się ten router i musimy wywieźć go tam do nich, zawieźć im. A tu Przemek ma taką klawiaturę, co zmienia kolory. Fajna, tylko trochę nocą świeci. Ogórki moje kontra ogórki mojego kuzyna. Jaka jest różnica? Tu mają lepszą ziemię, mają nawożone, a ja mam jednak tą ziemię słabszą. I te ogóreczki są takie malutkie. Ale są, na smaka są. A tu taki ogórek. Dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to łapka w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia. Oczywiście już się nie wypowiadam na temat filmu, który jest poniżej, bo to już jest temat zamknięty i jedziemy z tym YouTube'em dalej. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej oglądać, bo przede wszystkim wy musicie mi jakby wierzyć w to, co ja mówię. Wierzyć w to, jaką jestem osobą i mam nadzieję, że te negatywne komentarze, jakie były ostatnio pod filmikiem, na to nie wpłyną, ponieważ wy jako osoby, które chcecie mnie oglądać i chcecie mnie subskrybować, musicie po prostu wierzyć w to, jaka jestem, a nie w komentarze, bo czasami są różne tematy sporne. I nie ma tak naprawdę właściwej odpowiedzi. Nie ma tej jednej prawidłowej odpowiedzi, bo we wszystkich odpowiedziach jest troszkę prawdy. Nie twierdzę, że tak nie jest. Więc no troszeczkę mi się dostało, troszeczkę subskrypcji mi odeszło, ale naprawdę chciałabym mieć osoby na moim kanale, czy osoby, które mnie subskrybują, takie, które po prostu będą oglądać mnie, bo mnie lubią, oglądać mnie nawet z tą moją wadą zgryzu, no, które po prostu będą tutaj ze mną, bo też wiadomo, subskrypcje to są takie, że ludzie subskrybują, jak im się już przestaje podobać, po prostu zwyczajnie to likwidują i nie ma już tych subskrypcji i na to się nic nie poradzi. Ja mam tych subskrypcji mało, to chyba najbardziej widać, kiedy one dochodzą i odchodzą. Potem jak ich jest więcej, to mi się wydaje, że tego tak nie widać. Więc jak najbardziej, kto chce mnie oglądać, to ogląda, wchodzi, może mnie zasubskrybować. A jeśli ktoś po prostu uważa, że no to nie jest dla niego, no to naprawdę jest tyle fajnych vlogów i tyle osób, które prowadzą te vlogi, że sobie można wybierać, kogo się chce oglądać. Ja też mam swoich ulubionych vlogerów, których oglądam na bieżąco. Są tacy, których oglądam sporadycznie, a są tacy, których w ogóle nie oglądam. I ja to rozumiem. I do zobaczenia.